Choć poniedziałek, to Stanisław Janecki. Witam serdecznie pana doktora Marka Sawickiego, posła Koalicji Polskiej, czyli Polskiego Stronnictwa Europejskiego, Ludowego, przepraszam, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów. To europejskie mi się tak zrobiło. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry. Europejskie też, także nie ma się co. Kiedyś się zastanawialiśmy, czy pan ma największy staż w parlamencie, ale jest pan drugi, bo pani Iwona Śledzińska-Katarasińska ma jedną pierwszą kadencję więcej. No chyba ma nawet dwie kadencje więcej, także, bo ona jeszcze była w tej końcówce Sejmu kontraktowego i później w tej pierwszej dwuletniej. No ja tego kontraktowego to tak chciałem nie liczyć. Ale jest. Bo taki trochę niewolny. Ale jak przedstawiłem pana posła jako posła Koalicji Polskiej, to skąd pomysł, przecież ta formuła się nie wyczerpała, że mówi się o chadecji polskiej, która ma być budowana wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak przynajmniej mówi pan marszałek Zgorzelski. Po co chadecja, skoro jest Koalicja Polska? No to jest tak, że w Polskim Stronnictwie Ludowym mamy swobodę wypowiadania poglądów własnych osób, ale także i propozycji i koncepcji. Jest to koncepcja, wokół której już dłuższy czas rozmawialiśmy, ale którą najbardziej, że tak powiem, preferuje Piotr Zgorzelski, a więc ta szersza formuła niż Koalicja Polska, choć w mojej ocenie Koalicja Polska wszystkie znamiona tej propozycji, którą zgłasza marszałek Zgorzelski, także wypełnia, więc pewnie trzeba będzie o tym wszystkim porozmawiać. Być może Piotr Zgorzelski wychodzi z tą koncepcją i z tą inicjatywą w związku z jakby ruchami porozumienia i pękaniem koalicji Zjednoczonej Prawicy. No właśnie, panie pośle, pan Piotr Zgorzelski raczył był już podzielić Zjednoczoną Prawicę i obsadzić pana Władysława Kosiniaka-Kamysza w roli przyszłego premiera, ale jak pytałem przedstawicieli innych partii opozycyjnych, to one nic nie wiedzą o tym, jakoby uzgadniały z Polskim Stronnictwem Ludowym premierostwo dla pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jak to jest? Więc ma pan rację, panie redaktorze, jako trochę starszy kolega Piotra Zgorzelskiego zwracam mu uwagę, że jest takie stare, ludowe, dobre powiedzenie: nie łapie się ryb przed niewodem. Ja mu tłumaczę co najmniej od roku czasu, że przyspieszonych wyborów nie będzie, że Polska Zjednoczona Prawica ma się dobrze i że Jarosław Gowin te ruchy, które wszystkie wykonuje, to wykonuje po to, żeby swoją pozycję w rządzie wzmacniać, a nie osłabiać, więc takie wychodzenie od razu naprzeciw oczekiwaniom być może porozumienia przez Piotra Zgorzelskiego jest niekoniecznie aprobowane przez całe Polskie Stronnictwo Ludowe. Myślę, że będziemy o tym rozmawiali, natomiast czas na budowanie koalicji będzie po wyborach, a w mojej ocenie te wybory będą w konstytucyjnym terminie, a więc jesienią 2023 roku. No właśnie, za panem przemawia doświadczenie, o którym mówiliśmy na początku i wygląda na to, że pan, przepraszam za określenie, się tak nie podpala. A czy ktoś z opozycji, no bo pan Borys Budka zaczął nagle być zwolennikiem przyspieszonych wyborów i tworzenia rządu tymczasowego czy technicznego, podobnie jak pan marszałek Tomasz Grodzki. Czy Koalicja Obywatelska, choćby ci dwaj politycy, rozmawiają z wami, to znaczy z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego, o takim wariancie? Panie redaktorze, Sejm jest takim miejscem, gdzie wszyscy ze wszystkimi rozmawiają i nawet jeśli są w opozycji nawzajem do siebie, to także takie rozmowy i spotkania odbywają się, czasami formalne, czasami nieformalne, więc nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast wydaje się, że całe te inicjatywy, czy wszystkie te inicjatywy, które zgłasza i marszałek Grodzki, Borys Budka i Piotr Zgorzelski, one biorą się stąd, że zaczyna się obserwować słabość i podział wewnątrz obozu rządzącego. I jeśli Ziobro deklaruje antyeuropejskość, a Gowin z kolei nie chce zgodzić się na kwestie związane chociażby ze sprawami samorządowymi i odbieraniem samorządom uprawnień, no to widać wyraźnie, że opozycja zaczyna w tym szukać jakiegoś
punktu zaczepienia, ale mówię, na spokojnie, w mojej ocenie 2 lata mamy jeszcze przed sobą. Trzeba budować programy, trzeba także odtwarzać, odnawiać struktury, bo one są w każdej kampanii potrzebne, ale są także potrzebne zwyczajnie do kontaktu z ludźmi. Mam nadzieję, że ten koronawirus powoli poprzez wyszczepienie osłabnie i że będzie można wrócić do normalnej pracy politycznej w strukturach, a więc spotykania się z ludźmi, rozmawiania, wyjaśniania i prezentowania własnych koncepcji, bo to na takich spotkaniach zawsze można wzbogacić swój program i propozycje, a nie osłabić. Pan był znany w ostatnich miesiącach z tego, no szczególnie kilka miesięcy temu, że prowadził jakieś rozmowy także z Prawem i Sprawiedliwością. Czy pan wciąż prowadzi te rozmowy i czy jest jakakolwiek szansa na współpracę obozu rządzącego z Polskim Stronnictwem Ludowym? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, w parlamencie wszyscy ze sobą rozmawiają. Moje rozmowy miały na celu wypracowanie wspólnego stanowiska i wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i myślę, że jakieś tam porozumienie w tej sprawie buduje się, że po tym wariancie z doktorem Wróblewskim pewnie przyjdzie czas na tą koncepcję, o której ja mówiłem jeszcze w listopadzie i o której rozmawiałem także z marszałkiem Terleckim wtedy, więc mam nadzieję, że po tej turze właśnie, którą zakończymy być może na początku maja w Senacie z panem Wróblewskim, przyjdzie czas na kandydata, na szefa, na Rzecznika Praw Obywatelskich, niekoniecznie partyjnego, ale właśnie popartego szerszym obozem w Sejmie, nie tylko Prawem i Sprawiedliwością. To nie daje pan szans doktorowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu. Pytam o to dlatego, że pan senator Jan Filip Libicki, który prywatnie dobrze się zna z Bartłomiejem Wróblewskim, był skłonny go poprzeć. Czy w takim razie, powiem tak, wyprostowaliście już pana senatora Filipa Libickiego i on już nie poprze w Senacie swojego znajomego Bartłomieja Wróblewskiego. Pana senatora nie trzeba w niczym prostować, bo pan senator oczywiście podziela poglądy konserwatywne, chrześcijańskie pana Wróblewskiego, ale z drugiej strony wie, że Rzecznik Praw Obywatelskich to nie kwestia tylko poglądów, ale przede wszystkim reprezentacji obywateli wobec władzy, wobec każdej władzy, więc dobrze byłoby, żeby ten rzecznik nie był czynnym, aktualnym politykiem, żeby mógł być rzeczywiście, tak jak proponowaliśmy to w listopadzie, wybierany poprzez zgłoszenia przez wydziały prawa polskich uniwersytetów, uczelni, potem żeby w Sejmie odbyła się między tymi kandydatami dyskusja w obecności przedstawicieli wszystkich klubów, być może także mediów, i żeby prezydium Sejmu po takiej dyskusji, po takiej prezentacji zaproponowało wybór 2, 3, może 5 kandydatów, których mam nadzieję da się wyłonić i później w Sejmie wybrać i w Senacie potwierdzić. Natomiast pan senator Libicki doskonale wie, że kwestia jego osobistych poglądów tu przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich jest ważna, ale nie najważniejsza. A pozostali dwaj senatorzy związani z Koalicją Polską, pan Ryszard Bober i pan Michał Kamiński, nie będą głosować na pana Wróblewskiego, rozumiem. Raczej nie zanosi się na to, choć trzeba zawsze pamiętać, że mandat senatora, mandat posła jest wolny i oczywiście w ostateczności każdy z nas głosując musi rozstrzygać w sumieniu wobec swoich wyborców, jaką decyzję podejmuje. Jak pan mówił o tych rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością w kwestii dwóch prezesów, bo latem kończy się także prezesura pana doktora Jarosława Szarka w Instytucie Pamięci Narodowej, to padały jakieś konkretne nazwiska na oba te stanowiska, które by mogły pogodzić na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość? Panie redaktorze, nie mogły padać na tym etapie nazwiska, dlatego że tryb, jaki proponujemy, jest trybem otwartym i my oczywiście mieliśmy w listopadzie zgłoszenia rad wydziałów 6 czy 7 kandydatów, ale w momencie, kiedy ten proces będzie procesem realnym, to z pewnością tych zgłoszeń będzie więcej, więc nie możemy przed tym przesłuchaniem w Sejmie
mówić o jakichkolwiek nazwiskach, bo być może te nazwiska, które byśmy dziś zaproponowali, w ogóle przez Rady Wydziałów nie będą zgłoszone, a więc tutaj trzeba rzeczywiście tę procedurę w sposób otwarty, transparentny przeprowadzić poprzez uczelnię i poprzez parlament, tak żeby można było rzeczywiście wybrać osobę, która, tak jak powiedziałem, będzie reprezentowała obywateli wobec państwa, wobec władzy, każdej władzy, niezależnie od tego, czy to będzie w tej kadencji, czy już na kadencję przyszłą. No to jeszcze ostatnie pytanie. Czy byłby pan za tajnym głosowaniem w Senacie? Jakie było w 2015 roku przy wyborze pana Adama Bodnara? On wtedy w tajnym głosowaniu dostał 41 głosów, przeciw było 39 senatorów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Panie redaktorze, to Senat musi rozstrzygnąć, mnie posłowi nijak podpowiadać marszałkowi Grodzkiemu i prezydium Senatu, jaką formułę zaproponuje i jaką formułę wybierze. Każda jest możliwa i oczywiście nie wykluczam również takiego tajnego głosowania. Bardzo dziękuję. Pan dr Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo, miłego dnia.